Panie marszałku, pani minister, szanowni państwo. Przysłuchując się właściwie szukam w głowie, w pamięci, jakiego określenia użyć, aby jako poseł, jako matka, jako nauczyciel nie rumienić się. Z tej mównicy padały dzisiaj względem osób, uczniów niepełnosprawnych słowa: zamknąć, dyskryminować, godne traktowanie osób niepełnosprawnych. Proszę państwa, ja wiem, że przytoczę teraz wykładnię encyklopedyczną nauczania indywidualnego, ale państwo i tak wiecie, że to, co każdy z nas czytawszy rozumie, i tak nie przyjmiecie tego do swoich umysłów. Nauczaniem indywidualnym czy indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Pani wnioskodawczyni sięgnęła tutaj, wręcz wymachując nam konwencją o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku. Ja pójdę, proszę panią, jeszcze dalej i nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Salamance w Hiszpanii podpisano deklarację. Treść tej deklaracji mówi tak. Dokument ten wskazuje, że dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć dostęp, uwaga, do zwykłych szkół, które powinny przyjąć je w ramach nauczania stawiającego w centrum zainteresowania dziecko. Szkoły o tak otwartej orientacji są najskuteczniejszym środkiem właśnie zwalczania dyskryminacji, włączania. Proszę mi, ale proszę panią, czy wystąpienie moje to jest polemika z panią, czy pani, jak mówiła, i ja nie przeszkadzałam. Proszę, proszę mi powiedzieć, w którym momencie dziecko, które ma możliwość uczenia, chodzenia do szkoły, ma być traktowane jak to, co wy uważacie, traktowane inaczej, ma nie przebywać z rówieśnikami, ma być izolowane. Nauczanie indywidualne jest wtedy, kiedy nie może przyjść do szkoły. Pytanie pani minister jest, czy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej idą w kierunku pomocy właśnie tym dzieciom, tak, aby tak jak to państwo bardzo... Pani poseł, czy pani pozwoli... Pytanie. Czy pani mi pozwoli dokończyć? Gdyby panie nie przeszkadzały, to by nie było. Powtórzę, czy działania Ministerstwa Edukacji Narodowej idą w kierunku pomocy właśnie dzieciom tak, aby, jak to mówią państwo z Platformy Obywatelskiej, ich nie zamykać, nie izolować, a włączać właśnie do grup rówieśniczych. Dziękuję bardzo. Włączać. Dziękuję. Przepraszam, najmocniej włączać. Dziękuję.